Altvater na terenie swojego zakładu znajdującego się przy ulicy Łącznej w Pile chce stworzyć instalację do przetwarzania odpadów w ilości powyżej 10 ton na dobę. Firma planuje tu również zbierać i przetwarzać odpady. A to wszystko w bliskim sąsiedztwie domków jednorodzinnych i bloków. Mieszkańcy już dziś narzekają na pewne uciążliwości wynikające z funkcjonowania zakładu. Od czasu do czasu śmierdzi. Słychać te czaski tych przesuwów, tych kontenerów tam, nie? Wieczorami ostatnio było słychać. Nawet po 20 godzinie hałasy. Jak zrobią coś takiego, no to rzeczywiście będzie i smród, i wszystko. Mieszkańcy obawiają się także, że jeśli na terenie zakładu będzie znajdować się więcej odpadów niż do tej pory, może dojść do dużego pożaru, a taki już na terenie zakładu był. Tam faktycznie mieliśmy bardzo duży pożar wtedy, we wrześniu 2016 roku. Brało udział kilkanaście zastępów z Piły i okolicy. Od tego czasu nic tam się nie wydarzyło. Mieliśmy pożar również też w 2016 roku maszyny, która tam pracowała. Miasto, które wydało Altvaterowi decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji, uspokaja. Myśmy sprawdzili, czy inwestor przedstawił wszystkie wymagane dokumenty, czy ma wszystkie wymagane zgody, ustalenia i zalecenia. Wszystkie te dokumenty, które są wymagane prawem w Polsce, inwestor przedstawił. Dodatkowo miasto nałożyło na inwestora pewne ograniczenia. Instalacja może pracować maksymalnie 3 godziny w ciągu dnia, a także... Zobowiązany jest inwestor do pomiaru poziomu hałasu, no bo to może rodzić hałas i musi dostosować tą rozdrabniarkę do tego, żeby ten poziom nie przekraczał norm i nie zakłócał spokoju mieszkańcom. Jak zapewnia przedstawiciel inwestora, decyzja ta umożliwi firmie demontaż odpadów wielkogabarytowych i rozdrabnianie odpadów budowlanych. Zwiększy się także lista śmieci przewidzianych do sortowania. Firma jednocześnie gwarantuje, że w żaden sposób nie będzie to uciążliwe dla mieszkańców. Najważniejsze są fakty, a nie mity. I te fakty są takie, że dla mieszkańców się nic nie zmieni. Ta decyzja to jest tak naprawdę, wynika z tego, że w Pile pojawia się coraz więcej odpadów i trzeba te odpady po prostu zagospodarować. Bo w ubiegłym roku do bazy przy ulicy Łącznej trafiło ponad 23 tysiące ton odpadów, czyli niemal tyle, ile wynosiła dotychczasowa przepustowość zakładu. Dlatego w grudniu 2020 roku Altvater wystąpił z wnioskiem o zwiększenie wydajności tej instalacji. Na podstawie wydanego dokumentu zwiększy się ona do 31 tysięcy ton odpadów rocznie.